STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Jesteśmy z Konradem Wrzesińskim, nowym zawodnikiem Jagiellonii. Cześć Konrad. Witam wszystkich. 2,5 roku kontraktu, nowy zawodnik, nowy skrzydłowy w naszym klubie. No i na początek takie pytanie rozluźniające. Jesteś już jakiś czas w Białymstoku. Jak Ci się podoba w naszym mieście? Jak oceniasz klub? Jak oceniasz drużynę? Jestem dokładnie bardzo krótko, ale klub fantastyczny, poukładane wszystko, baza super do treningów, stadion wspaniały. Wszystkie na razie odczucia moje są pozytywne. Miasto spokojne, duże, ale ja lubię takie. Ostatnio byłeś zawodnikiem kazachskiego zespołu Kairat Almaty, tam spędziłeś 2 lata. Jak wspominasz ten okres? Wspominam bardzo dobrze ten okres, tak. Byłem tam 2 lata, w pierwszym sezonie wicemistrzostwo, w drugim zdobyliśmy właśnie mistrzostwo. W pierwszy sezon pod względem takiej liczby meczów i bramek i asyst jako mój cel to był spełniony. W drugim, wiadomo, miałem trochę mniejszy wymiar czasu gry. Mniej tych bramek, mniej asyst, ale za to mistrzostwo Kazachstanu. Po wielu latach odbiliśmy je od Astany, więc też jako taki wyznacznik celowy też jest na plus ten sezon. Rozmawialiśmy wcześniej trochę poza kamerą, że kierunek transferu, czyli Kazachstan, taki raczej nieoczywisty. Jak byś porównał poziom Ligi Polskiej i poziom Ligi Kazachskiej? No na pewno ten poziom Ligi Kazachskiej jest trochę słabszy niż w Polsce. Zdecydowanie w Polsce są zespoły bardziej zróżnicowane. Trzymają ten poziom. W Kazachstanie jest tak, że są 2 zespoły, Astana, Kairat, jeszcze Tobol, reszta zespołów jest trochę z mniejszymi walorami, takimi czysto piłkarskimi, ale pozytywnie wszystko. No już kończąc ten kazachski wątek, no nie mogę nie wspomnieć Jacka Góralskiego, twój kolega z drużyny. Zapewne konsultowałeś z nim przenosiny do Jagiellonii. Tak, na pewno konsultowałem, często z nim rozmawiam, mamy bardzo dobry kontakt poza taki piłkarski, czysto. Niestety Jacek teraz doznał kontuzji, ale mam nadzieję, że szybko się wyleczy i wróci do zdrowia i do kadry. Tak jak wspomnieliśmy, już od kilku dni miałeś okazję trenować z Jagiellonią. Jest trochę piłkarzy na twojej pozycji, chociażby Tomek Prikluj czy Maciek Makuszewski, ale myślę, że ty konkurencji się nie obawiasz. Nie obawiam się konkurencji, nigdy się nie obawiałem. Zawsze jakoś tam podołałem tej konkurencji, zawsze byłem przygotowany, jestem silny mentalnie, silny fizycznie, więc tylko czekam, aż zacznę w końcu grać. Jakie są twoje cele na najbliższy okres? No, cele na pewno wyznaczam sobie dopiero powoli. Na pewno chciałbym pomóc zespole w jak najlepszych wynikach. Chciałbym odnosić z nią sukcesy, jakichś tam takich typowo czysto liczbowych. Na razie sobie nie zakładam. Chciałbym wejść do pierwszego składu, powalczyć o tą pierwszą jedenastkę, no i dać dużo Jagiellonii. No i już na sam koniec, nie będziemy się długo trzymali. Jakbyś miał scharakteryzować sam siebie jako piłkarza naszym kibicom, co byś powiedział? Ciężko mi się samemu tak siebie scharakteryzować. Na pewno kibice mnie scharakteryzują po pierwszych meczach. Tak, jestem zawodnikiem, który dużo pracuje, dużo biega dla zespołu, dużo daje, więc mam nadzieję, że swoją renomę pokażę na boisku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.